Ten ekran jest wyświetlany po otwarciu programu. Jeśli nie widzisz tego okna, kliknij kolejno zakładkę Widok, Ekran powitalny. Ekran powitalny jest podzielony na cztery obszary. Pierwszy obszar umożliwia wyświetlanie najnowszych projektów, otwieranie ich i drukowanie oraz tworzenie nowych. Drugi obszar umożliwia otwieranie projektu i szybki dostęp do żądanej funkcji. Trzeci obszar kontakt z Hager oraz łącza do platform społecznościowych, webinarów i tutoriali. Czwarty obszar informuje o dostępnej aktualizacji programu. Wybierz projekt i kliknij ikonę pliku, aby go otworzyć. Podobnie po kliknięciu ikony wydruku zostanie otwarte okno zarządzania drukowaniem. W tej samej sekcji przycisk plus, nowy projekt, pozwala na utworzenie nowego projektu. Niektóre skróty umożliwiają utworzenie nowego projektu na podstawie schematu jednokreskowego lub wielokreskowego. Sekcja Wyznacz budżet umożliwia utworzenie projektu od wyceny, zapewniając bezpośredni dostęp do listy materiałów lub na podstawie modułu obudowy. Sekcja Personalizacja HagerCAD umożliwia tworzenie informacji związanych z Twoją firmą i firmami partnerskimi oraz zarządzanie produktami innych firm, cennikami i związanymi z nimi kosztami. Zawiera wszystkie informacje potrzebne do zarządzania kompleksowym projektem. Ta sekcja umożliwia kontakt z firmą Hager za pośrednictwem mediów społecznościowych i bazę wiedzy. Ta sekcja jest widoczna tylko wtedy, gdy dostępne są nowe dane. Kliknij Pobierz, aby rozpocząć proces aktualizacji. Do zakończenia instalacji danych wymagane jest ponowne uruchomienie programu. Informacje dotyczące języka, bieżąca wersja kraju, dostęp do konta MyHager i opcja wylogowania się z HagerCAD są dostępne w prawym górnym rogu.